Halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku naszego maratonu z gry Pokémon Emerald Tetan Nuzlocke. Jest odcinek numer 17. No a niestety ja już jestem tutaj. Jestem tutaj, przeszedłem te walki pierwsze z tymi pomagierami Teamu Magma ze względu na to, iż za każdym razem, kiedy tu dochodziłem z nagraniem, mi crashowało nagranie. I spróbowałem raz zacząć właśnie tutaj nagrywać. No i wyszło dobrze i nie crashuje mi teraz, więc nie wiem dlaczego tak się działo. Może... przechodziłem to trzy razy, czwarty raz teraz nagrywam, więc naprawdę tutaj widzimy Stevena, zwłaszcza troszeczkę potrenowałem Pokémony. Kulka 51, Mew 50, Niby Smok 48, Zigun 48, Kisiel 49, Zizat 51. Dobra, pogadajmy teraz tutaj z tym Magą. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem, komentarza. Jak go odepchnęli. O, on chce, żebyśmy walczyli z nim, dobrze. Czyli w końcu ktoś nam przynajmniej pomoże, nie wiem, no te pokemony muszą walczyć, bo to są jednak pokemony, które są na te ogniste pokemony super efektywne i nie wiem kto jeszcze. Czekajcie chwilę, muszę zrobić małą pauzę, za chwilę się widzimy, sekundka. Już jestem, moi drodzy, będziemy wybierać pokemona, trzeciego oczywiście, kogo wybrać. Czekajcie, kogo on tam może mieć? Miał Darmanitana, miał Camperapa, te dwa pokemony pamiętam. Nie wiem, niech to będzie może Niby Smok. Nie wiem, Niby Smok, chodź. Metang, Skarmory i Aggron to pokemony naszego przyjaciela serdecznego. No on ma pokemony stalowe, on ma tak przejebane. Camperapp i Luxray, na nich możemy użyć Earthquake'a. Tylko czy Metang czasem nie oberwie super efektywnie? Jeszcze mi zwiększa mi atak. I to bardzo, ale jestem w confused. Proszę, uderz. My także light screena, ale kulka musi uderzyć. Kulka nie może trafić w siebie. Jeżeli trafi w nikt, to ich roz... Nie no, kulka, dlaczego to zrobiłaś? Jeszcze raz. Ja wiem, że... No nie no! Dlaczego wy się obijacie, chamy? Pięknie, no jak to było wiadomo, że ja ich rozwalę. Metanga tak samo i Camperapa też. Niestety, Handum! Nie! Tylko nie on, tylko nie Handum, proszę cię. Ty zły Pokemonie. Agon używa Protecta. Mew dostał słabo. Mew, użyj Hydropompy. Użyj ten Dark Pulse, może mnie później zabić. No nie no, Flame Tower na Agrona. Taunt. Użyj tej Hydropompy. Traf! Pięknie! Pięknie, Handum pokonany! Kryt, Mew! Kocham cię! Kocham cię, Mew! Bałem się o tego Handuma, bałem się naprawdę, uwierzcie mi, że ja się bałem, że on mi jakoś, nie wiem, mocno przywali. Garbodor. To jest pokemon trujący. I nie wiem, czy ma jakiś jeszcze podtyp. Użyjmy Surfa. On używa znowu Protecta. Amnezja. Zwiększa sobie specjalną obronę. No to nie był dobry posunięcie z twojej strony Garbodor, że zwiększyli sobie akurat specjalną obronę. Nie wiem, może Erkater. No czemu Aggron się ciągle protektuje? Nie, tylko nie Toxic. Będę musiał zmienić Pokemona, bo przecież... Dobra, zmieniajmy Pokemona. Może Niby Smok. Czyżby Aggron w końcu chciał... Aggron użył Thundera! Oj. Przypierdzielił nieźle tym Thunderem, powiem szczerze. Kogo będzie miał jeszcze? Crobat. Użyjmy może Flame Towera na Garbodorze, bo on ma 49 level. Jeszcze Minluk na Aggrona. Dobrze, dobrze, że na Aggrona. Body Slam. Jeszcze mnie sparaliżował. Metal Claw. No kurde, na niego nic nie działa, bo to jest też specjalny atak, to te... Nie wiem, zaatakuj może normalnym w Garbodora. Teraz Minluk na mnie. Sparaliżowany zostałem, kurde, boję się, ta walka jest... Venoshock. O fuck, ale mało HP ma. Niby Smok. Jeszcze został sparaliżowany, nie uderzył. Ja nie mogę teraz użyć Niby Smoka. Kulka. Nie może zostać zmieniony Niby Smok.
Nie! To się nie dzieje, niby smok! No ty kurwo, dlaczego we mnie? Dlaczego akurat we mnie? Nie mogę się uderzyć w Agrona, co z tego, że to by było nie super efektywne? Ja nie mogę uciec, dlatego że miałem... Wygrałem to, ale to jest plusowe zwycięstwo bez... No kurde, no... Kolejny Pokémon... Stracony w walce z Maxim. Nienawidzę tego skurwiela, ja go po prostu nienawidzę, ludzie, ja go nienawidzę. Kolejny Pokémon stracony. Czekajcie, bo ja nie wiem, jak tutaj to działa, ale boję się, że tutaj mógłbym jeszcze stracić za chwilę Mew. Dobra, chodźmy. Tutaj wszyscy sobie normalnie pracują. No nie wierzę, straciłem kolejnego ognistego Pokemona. Te ogniste Pokemony naprawdę... Ogniste i wodne Pokemony mają największego... Najpierw sobie oddajmy. Największego pecha w tej serii, naprawdę. Jeszcze przecież... Ja cię... Depozyt... Niby smok... W każdej walce z Maxiem stracimy Pokemona, w każdej! I znowu chcę mieć ognistego Pokemona, więc wezmę sobie po prostu Torchika, bo... No bo on mi już tylko został, tak? Nie wiem, czy nie można jeszcze gdzieś mieć te Piga. No dobra, niech będzie... Niech będzie już... ten Pokemon. Mamy Expeseira, więc... nie to. Expeseira, dobra. Dajmy go oczywiście naszemu kurczakowi. Boję się, bo tutaj naprawdę dzieją się złe rzeczy. Gdzie da się będę udać? Czy ja nie powinienem się teraz... Ej, czy ja nie dostałem... Nie powinien dostać czegoś? Czy ja nie dostałem od niego... Nie dostałem. Nie dostałem. Czy ja tam nie powinienem dostać? Bo mi się wydaje, że powinienem dostać Dive'a, żeby móc płynąć do Sotopolis, tak? Przecież tam potrzebuję mieć Dive'a. Czy ja tutaj nie powinienem... z kimś porozmawiać? Czy ktoś mi tutaj nie... Dał mi Stunstone'a. Ja nie chcę Stunstone'a, ja bym chciał coś, czym mogę wyewoluować mojego kochanego... Jakże bardzo kochanego... moją kochaną kulkę. Dobra, a może ty mi dajesz, bo ty tak wyglądasz do takiego naukowca, jakbyś mógł znać jakąś hidden machine. A ty, dziadku? Ej, nikt mi nie daje tutaj... Dive'a? Ej, czekajcie, czy... A, teraz muszę nauczyć flya kogoś. Kurde, nie mam flya. No, no to musimy było nauczyć, tylko Mew może się nauczyć flya. W sumie nawet lepszy fly, bo fly przecież jest z normalnym ruchem. Dobra. Czy nasz kochany... przyjaciel nie mówił coś o, że on ma się udać do Rustboro, do swojego domu. On gdzieś tutaj mieszka, tak? Czy tutaj nie mieszka czasem Steven? Nie, tutaj. Tutaj na pewno w Rustboro jestem pewien, że mieszkał gdzieś Steven. Czy tutaj nie było gdzieś jego domu? Ej, do mnie dzwoniła, coś mi mówiła o... Ale ja chcę dowiedzieć się, czy tutaj nie mieszka gdzieś... Nasz przyjaciel, który pomógł mi w walce, ale był troszeczkę bezużyteczny, mam takie wrażenie. Ej, czekajcie, czy mi się nie wydawało, czy on tutaj nie mieszkał w tym... zastranym Rustboro? Naprawdę... Czy mi się to tylko wydawało, że on mieszka w Rustboro, nasz kochany Steven? Teraz musiałbym sobie zobaczyć, co on tam mówił, bo ja to przewinęłem szybko, bo się wkurzyłem. Czekajcie chwilę, bo teraz nie wiem w sumie, co mam teraz zrobić. Dobra, czekajcie chwilę, bo ja powinienem dostać Dive'a, żeby móc popłynąć do Sotopolis, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale gdzie? Jak się tam zostać? Jak się tam dostać do tego Sotopolis? Za chwilę się tego dowiem. Już się widzimy za sekundkę. No moi drodzy, już jestem. Nie chcę sobie pomylić miasta, do którego miałem lecieć, ale... przypomniałem sobie, przecież on nie mieszka...
jestem głupi. Przecież pamiętacie, jak ja chodziłem po Moce, pod Mos Deep i tutaj przecież mówiłem, że tutaj gdzieś mieszka Steven. Nie tutaj. I przecież on mieszka w tym mieście, a nie w innym. No właśnie, tutaj jest Steven. Tak, dobra robota. I dajesz mi dive'a. Tak, dałeś mi dive'a. Dzięki temu będę mógł dopłynąć do Sotopolis. O to wszystkim chodziło. Ale dive'a znowu będzie się musiał nauczyć mój Pokémon zwany... Oczywiście... Nikt się nie może nauczyć dive'a! Nie! Nie! Naprawdę? Nikt się nie może nauczyć dive'a? Czy wy to tak serio? Że muszę mieć Pokemon, który musi cały czas używać dive'a. Jeszcze, że mógłby się go nauczyć Szpero. No ale Szpero nie mogę walczyć. Manaphy ma zbyt niski level. Mam Pokemony, które pewnie mogą. Nie wiem, może Tentacool. Może ty. Może ty zamiast. No. Pelibera też nie mogę w tym momencie zmienić. No zamiast chyba. Zostaje mi wymienić go zamiast tego Torchika na razie, no. No dobra. I powiedzcie mi, że on może się nauczyć dive'a. Powiedzcie mi, że on może się nauczyć dive'a. Już. No tak, ośmiornica może się nauczyć dive'a. To ma fajny ruch w sumie. No myślałem, że przynajmniej Pelipper może iść zanurkować, no. Teraz tak, jak się udać do Sotopolis? Chyba tutaj po prostu mamy w dół płynąć, nie? Tak, tutaj na drogę 27. Wiecie co, ja myślałem, że nie będę musiał... Że już nie powinien... Nie muszę łapać już tylu Pokemonów, bo przecież... Droga 126... Where is Sotopolis? Sotopolis to nie jest właśnie to tutaj, to takie... Bo wiem, że Sotopolis jest pod ziemią. Znaczy pod wodą, nie pod ziemią. Oj, tu z kimś walczymy. Ojeju, nie, to jest niebezpieczne. Dlaczego ja ciebie mam na pierwszym miejscu, kiedy ja wypływam na wodę? Tak nie powinno być! Tak na pewno nie powinno być. Dajmy oczywiście naszego... Przepraszam. Lizarda. Mi się wydaje, że ta właśnie ta skała, która tutaj jest, ta... To coś tutaj, to jest właśnie Sotopolis. Kurde, tu jest pełno trenerów. Ja próbuję się dostać do miasta, a wy mi przeszkadzacie. Do miasta, w którym się tak naprawdę wszystko dzieje. Czyli co, ja po prostu muszę zanurkować gdziekolwiek pod tą tutaj, w tym miejscu. No nie wiem. Użyjmy w tym momencie dive'a. Nie! Powiedzcie mi, że to się nie dzieje naprawdę. Dlaczego w tej grze wszystko... Ale to dosłownie wszystko. Musi być tak bardzo utrudnione. Dlaczego ja po prostu nie mogę... A tu mogę złapać Pokemona jakiegoś? Czy... Jeszcze teraz już nawet nie wiem. Nie no, ja wypłynąłem z tej strony. Wiecie co, ja nie, bo ja tego nie znajdę w takim warunkach, bo ja tam nigdy nie byłem, nigdy w ten, więc ja muszę po prostu to sprawdzić jeszcze raz. Najgorszy odcinek ever, naprawdę. Moi drodzy, znalazłem miejsce, w którym mamy to zrobić. Pyk. I tutaj... Czy ja tutaj nie powinienem móc? Halo, gro! Proszę, nie rób mi tego! Już tak...
Czekajcie, no tutaj jest wejście. I tu jest tak mało... mało miejsca. Czy ja tutaj nie powinienem móc użyć dive'a, żeby stąd móc wypłynąć? Ta gra jest naprawdę zjebana! Jaki rage! Nienawidzę czegoś takiego, kiedy... No że nie widzę tutaj nic, nie wiem. Czy nie ma jakichś Pokemonów, żeby... O! Udało się! Nie wiem, dlaczego tam wszędzie nie mogę tego zrobić. O co w tym wszystkim chodzi? Tu jest gym. Co za zjebane miasto, no naprawdę. Nie wiem, czy ja będę później potrzebował jeszcze używać tego. Oczywiście ja nie walczyłem chyba, nie? Nie wiem, czy ja będę potrzebował później dive'a, czy nie. Na razie chcę sobie wymienić Pokemona, chcę wymienić ośmiornicę. Chociaż ona i tak ma wyższy level niż... Dobra, no to w sumie jeden pies. Tyle, że nie, no nie jeden pies, bo przynajmniej jak będę z kimś walczył teraz, to przynajmniej bym sobie podtrenował mojego Pokemona. Czekajcie, czy ja... Nie, mi się wydaje, że jednak będę potrzebował nurkowania. Wiecie, tak mi się wydaje, że jednak to nurkowanie to nie będzie... Czekajcie, zadaję ten i muszę się stąd wydostać. Tu jest za... Ogólnie chyba mamy iść tutaj. Wiem, że tutaj będzie... jestem tego pewien, że tutaj będzie pewnie Team Aqua gdzieś. O, tu jest market. W sumie jakbyśmy mieli daleko, a tutaj jest daleko do Pokécentrum, widzę to. Kupmy sobie może kilka, nie wiem, hiperpotionów, gdybyśmy mieli coś leczyć. Jakieś max revive'y, nie wiem, czy max repele, bo revive'y to przecież i tak nam się nie sprzedadzą, bo nie ożywimy już naszego kochanego Pokemonka. Nie wiem, gdzie on się udać, tak jedyna czuję po prostu w tym mieście, bo to miasto jest duże. O lol, może tutaj mam iść. Co? Co? Nie, może gdzieś indziej. Nie, tutaj... Mam taką ściągawkę małą, żeby wiedzieć, co mniej więcej robić. No i tutaj pokazuje mi, mówi mi o czymś innym, moja ściągawka droga. Że ja powinienem popłynąć, przecież tutaj się nie da nigdzie popłynąć na wschód. Przecież tak. Powinien wcześniej iść do Cave of Origin, tak? Pokonać team oczywiście Magma. Znaczy Aqua, Magma już mieliśmy, mamy mniej więcej załatwiony. Czekajcie, no teraz to się znowu zgubiłem, naprawdę odcinek jest fatalny, ten czwartek, przeklęty czwartek, tak? Co ja mam teraz zrobić, co ja mam zrobić? Moi drodzy, co ja mam teraz zrobić, ja mam się teraz urać. Wiecie co, mam tego już dość, nagrywam... Ten odcinek, to podejście jest moim podejściem numer 4. Straciłem w tym odcinku Pokemona. Gubiłem się na początku, teraz się znowu gubię. Jeszcze ten zasrany dive, w którym później nic nie widać w tych jaskiniach. To jest... Nie wiem, kto wymyślił w tej grze właśnie coś takiego, że tutaj nie widać. Ja wiem, że to jest tylko w Teta, bo w normalnych Emeraldach nie ma czegoś takiego. Nie wiem, czy to jest bug, czy co, ale coś takiego jest. To mnie denerwuje strasznie. No ale dobra. Tym odcinkiem kończymy. Jest to fatalny odcinek, więc... Naprawdę. Trzeć łapkę w górę na pocieszenie, bo ten odcinek był naprawdę zły. Jeszcze mnie teraz na koniec katar chycił taki mocny i mnie boli, i mnie strasznie to zatkano. Ale dobra. Widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że ja sobie to spróbuję wszystko tutaj ogarnąć. Podtrenuję Pokemony, na pewno. Podtrenuję mojego Torchika, żeby mieć kolejnego silnego Pokemona. A tym samym będę musiał także troszeczkę ośmiornicę potrenować, żeby nie odstawała i tak strasznie dużo i bym mógł wpływać na nie, cały czas nurkować, więc w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie,
lajkujcie. Ja z wszystkich żegnam. Trzymajcie się. Cześć.